napije kawy. Kto się napije kawy? Róża, Pola, napijesz się? Może lecieć. Cześć, Różyczko. Cześć, synu. Cześć, tato. Myślałem, że naprawdę dałaś nogę. No, mnie też się tak wydawało. Chcesz kawy? Dzięki, wpadłem tylko na moment. Ale poszedłeś. Wiesz co? Może i dla mnie zrób. O, może i co? Nie bądź, pokażę, jak się to robi. Kiedyś nowe, jakby się nauczy. Co tam się wydarzyło, co? Nie chcę. Co tam? O. Nie powiedział ci. No tak, rozstaliśmy się. Poważnie? Miesiąc temu. Jak się trzymasz? Jest okej. Pracuję nad tym. Zostawiła go. To była nasza wspólna decyzja. Ona spakowała walizkę i odeszła bez słowa. Mamo, byłaś tam? Nie, no po prostu trudno jej się dziwić, prawda? Nie masz zielonego pojęcia, co się stało. Nie, wcale nie masz. Chciała mieć dzieci. Tak? Tak, a ty miałeś to gdzieś. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Kobiety nie odchodzą od mężczyzny bez słowa od tak. Ej. Dajcie spokój. Różyczka właśnie wróciła do domu. Bo ja po prostu się denerwuję, lubiłam ją. Myślałam, że jest częścią naszej rodziny. Już myślałam, że to jest ta jedna, jedyna. A co, ty, ona odchodzi, a ty nawet nie dałeś nam słowa wyjaśnienia? Przecież ja znalazłam tutaj dla niej. Wiem, mamo, dziękuję bardzo. Już, wystarczy. Marek, przyjechał. Muszę lecieć. Nie, musicie dzisiaj razem kolację zrobić zakupy, jak odbierzesz dzieci. Mamo, mam plany. Nie interesuje mnie to, Róża wróciła, zmienisz się i zabierz swojego pranie, jestem poskładany na twoje łóżko. Wciąż robisz mu pranie? Tylko w niedzielę. Same koszule. Mamo! Ale mieliśmy sam pierze. To wcale nie jest dla niego dobre. To co? No przecież ma 28 lat, może się nauczyć pracować. 26. Mama pomaga ci przy dzieciakach. I? Nic, tylko mówię. Nie, to innego. Ani życzemu. Dlatego, że tobie też będzie pomagać, ale znajdziesz wystarczająco głupią kobietę, która będzie ci się urodzić. O, nie mów tak, oczywiście, że znajdziesz. Ja tylko mówię, że to wcale nie jest dla niego dobre. Ale powiedz mi, co ci się wydaje, że ty jesteś jakaś pominięta? Nie najgorsza taka wam. Mógłbyś mnie wesprzeć? Tak, bierz tam swoje ciuchy może. Biorę, to tylko koszulę, nie umie mi tak upracować jak ona. No to zanieś do pralni i zapłać. O co ci chodzi? Mamo, ty pracujesz więcej i ciężej niż ktokolwiek inny w tej rodzinie. Nie powinnaś uprać i pracować koszul. To jest moja sprawa. Próbuję cię bronić. Ale ja nie potrzebuję ochrony przed swoim synem. Nie, no pochodzę. Słuchajcie, nikt tu nikogo nie krzywdzi. Jeden dostaje pomoc. W takiej formie, a inny w innej. Kto by pomyślał? Co? Przejechała pół świata. A teraz znowu jest z nami, no nasza mała Różyczka. A myśleliśmy, że na trójce dzieci się skończyły. No jest tak, że Pola się zbija się do. Ale nasi weszli do finału. No mnie tego Pola. Boże święty. No, to był wspaniały wieczór. Wiesz co, naprawdę już mógłbyś skończyć, przestań odgrzewać tę historię. Wszyscy już je tak doskonale znamy. Fakt jest taki, że wasz ojciec był zbyt leniwy i nieodpowiedzialny i nie założył tego, co powinien był założyć. Mamo! Tak, poza tym był tak szybki, że nikt nie miał się tym frajdy oprócz niego samego. Dlatego to się może zdarzyć w dzień po mistrzostwach, po kilku piwach. Niech to, co mówię, będzie dla was przestrogą. I dzięki Bogu za tę odrobinę nieprasobliwości. No, zobaczcie, jaki mamy efekt. Będziesz pamiętać o kurczakach? Też widział mój telefon. Zadzwonię do ciebie. A mamie jakoś przyprawi? Wszystko ci powiem. Nie no, w sumie umiem zrobić kurczaka. Nie wiem wszystkiego. Ja to sobie poradzę. Musisz patrzeć solą od środka. Obrzydliwe. To gdzieś wezmą mój telefon. Nie mam, wyglądasz cudownie, wiesz? Zobaczę dziewczynki, mam prezenty. Nie musiałam. Ale chciałam. Okej, tu jest. Bardzo ci dziękuję, mam nic nie trzeba. Bardzo wam dziękuję za pomoc, naprawdę. Zadzwonię do ciebie. Tak, mama, mówię, jest okej. Przepraszam, po prostu. Myślałem, że się chociaż ty stąd wyjdziesz. Nie jestem gotowa, okej? Nie odkładaj tego za długo, bo będzie za późno. Jak dla reszty z nas. O cholera, ale się spóźnię. Może się tak zdarzyć, że nie dam rady przyjść wieczorem, tylko nie mów mamie. No nie, no tak cię. Pani, bo nam dobrze zrobię, jak będziemy razem. Jesteś głodna? Ja mam samolot. Ale chyba są okrepsiki. Ostatnio unikam mięsa, wiesz? Chyba są też ogórki. Tak. Co, powiesz mi, co się tam wydarzyło? Za
się w niewłaściwym facecie. Bolało. Strasznie. Każdy przynajmniej raz w życiu ma złamane serce. Ty też miałeś? No, ja jestem z twoją mamą. A od dziecka. Pierwsza, jedyna miłość. Te wszystkie piękne miasta przez całą Europę, a ja jedyne, o czym byłam w stanie myśleć, to o powrocie do domu. No to tutaj nie jest tak źle. Tato. Próbowałam. Ale co? Kochasz? Kurwa.